widzę. Mogę normalnie siema mówić. Chłopaki za mną jadą. Kto nie zna Przyjezierza, no to jedziemy tam, zobaczycie jak tam wygląda. Idziemy na samo jezioro. Dronem coś ogram. Ropę cały czas czuję. Chłopaki mówią, że jeszcze kopcę. Pojedziemy na Markowice, wiesz? Na Markowice pojedziemy. Na Markowice, tam jest taka fajna droga. No. Jadę na taką ulicę, co na koło sobie polatasz. Jadę na taką ulicę, gdzie na kole polatasz. Gadają sobie przez interkomy, a ja jestem głuchoniemy dzisiaj. Nabijają i nabijają. Te opony normalnie.
można laka palić. Jak zamówię, to zaraz laczka palę. Jest tak twarda ta opona, stara, że ona na wszystkich pali. A mówię, że to nie pali gumy, a to pali gumę się ma. Ja już w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku jak się kuiłem, raz chyba się przejechałem, to do Kuby pojechałem i tak przegazowałem trochę. Było, nie wiem, asfalt miał 50 stopni, na dworzu było 4 dychy i tak się ślizgały te opony. Ale tylko tył wymienię, tylko muszę wybrać sobie oponę, a drogie są jak cholera. Taką, co bym chciał, 1200 zł, a najtańszą znalazłem chyba 600, 800, coś takiego. Jadą z nami Regina, Jarek, Arek i Patryk. Wjeżdżamy na tą fajną drogę. Willy Boysów 2.
jesteśmy w Strzelnie, teraz na Przyjezierze. Odbijamy zaraz w lewo. Są dwie drogi, nie wiem którą wybrać, która będzie lepsza. Kiedyś obydwie to były tragiczne, a teraz jak to wygląda, to nie wiem. Najwyżej jedną w stronę pojedziemy, jedną, a przy powrocie w drugą. Dobrze. Tam powinna być lepsza droga. Gdzie tam same wyboje? Tej drogi to nie zrobią, to jest tak jak było. Wjeżdżamy do Przyjezierza właśnie. I tak myślę, że stąd, żeby pojechać do Skórska, może czasu nam starczy. Siema. Może jakby jeszcze czasu było, to byśmy do Skulska pojechali. Skulsk? Gdzie? Do Skulska. Skulska? Co tam jest? No jezioro wielkie. I fajna droga. A co, chcesz tam jechać? No przed Licheniem, no. To co mówiłem, że po 20 minutach położyłem ten, nie? Zobaczymy, która jest godzina i... Maszyny stoją. Wszystkie aż proszą się o fotę. Tam jest jezioro, zaraz tam idziemy.